No to właściwie można powiedzieć tak, trzeci raz je zadam w ciągu całej kadencji. Chodzi o to, co się dzieje na osiedlu Kopernik, zwłaszcza w nocy z piątku na sobotę. Czyli osoby, które przebywają tam, wychodząc z lokalu znajdującego się przy ulicy Kulmińskiej. Chodzi o kwestię zabezpieczenia ciszy, naruszenia miru i tego typu spraw. Czy można było w kontekście tego, że zbliża się okres karnawału powolutku, zmóc działania jednak, bo mieszkańcy kilkunastu bloków, no naprawdę już w niektórych przypadkach nerwowo nie wytrzymują tego, co się dzieje. Znaczy można, z tego co wiem, to już chyba na YouTubie można obejrzeć te filmiki, bo to już mieszkańcy zaczynają kręcić i wrzucać. Także chodzi mi tylko wyłącznie o to, czy można coś takiego przedsięwziąć, aby zabezpieczyć, powiedzmy sobie, ciszę i spokój na tym osiedlu, zwłaszcza z piątku na sobotę. Ja sobie to zapisałem, aczkolwiek tak jak pan radny powiedział, za każdym razem jak był zgłaszany przez pana taki problem, żeśmy wspólnie z komendantem policji podejmowali działania, analizowali to i powiem tak panu szczerze, że trudno jest znaleźć uzasadnienie dla jakiegoś dodatkowego działania. Ja średnio dwa razy w miesiącu również pracuję w nocy. Byłem w pracy w ten piątek, z piątku na sobotę do drugiej w nocy. Za każdym razem jestem w tych miejscach, które mieszkańcy nam zgłaszają jako miejsca zagrożone, gdzie jest dewastacja, między innymi w tą sobotę na boisku szkoły podstawowej na Fortecznej, żeśmy zatrzymali osoby, które spożywały narkotyki. To też w wyniku kontroli miejsca, które zostało zgłoszone. A na ulicy Kopernika, czy na osiedlu Kopernika wokół lokalu, o którym rozmawiamy, chyba że jest jeszcze coś innego, nic takiego nie widzimy. Jeżeli są jakieś bardzo, ma pan precyzyjne informacje, albo ma pan osoby zgłaszające, to zapraszam do siebie, żebyśmy na ten temat podyskutowali, bo może gdzieś tam się rozmijamy. Jest tam obserwowany sklep, który sprzedaje różne rzeczy, ale naprzeciwko tego lokalu, o którym pan mówi, i sklep ten jest również pod nadzorem sanepidu grudziąckiego, sypią się tam różne kary. My o tym wiemy, aczkolwiek tego faktu, o którym pan mówi, żeby on był w takiej wielkości i byłby tak widoczny, jak jest to przedstawiane, to my tego nie zauważamy.